Chciałem Wam teraz pokazać, jak można myśleć o komponowaniu zdjęć właśnie w tych trzech formatach, o których cały czas tutaj dyskutujemy. Zdjęcia, które pokazujemy, zazwyczaj są prostokątami, prawda? Wiemy już, że niektóre prostokąty są szczególne i wtedy nazywamy je kwadratami. I chciałem, żebyśmy się przyjrzeli na początku temu formatowi 20x20, czyli tu w moim przypadku 200x200 mm. Otworzę sobie nowy dokument. I to, co domyślnie też tutaj się zadziało w InDesignie, to, co było zdefiniowane w tym okienku pierwszym, no to mam strony kwadratowe, mam spady, to mi będzie potrzebne dalej do konstrukcji książki, ale spróbujmy się skupić na razie na tej białej powierzchni. I zobaczcie, jeżeli sobie włożę tutaj kwadrat, który, jeszcze jeden, który będzie miał rozmiar, powiedzmy, 18 na 18 cm. Powiedzmy, że chciałbym, żeby ten kwadrat był czarny, żeby tak dobrze było go widać. O, właśnie tak. To jest coś takiego, że ten czarny kwadrat, który jest niewiele mniejszy od mojej strony, zobaczcie, że jeżeli on nie jest na środku, co jest może oczywiste, to gdzieś dzieje się tutaj jakaś taka, jakiś taki fałsz się pojawia wizualny, nie? Coś nam nie pasuje, można powiedzieć, że wygląda to brzydko, aczkolwiek pojęcie ładnie i brzydko jest dość osobistym pojęciem, więc powiedzmy, że nie pasuje w takim globalnym odbiorze. Tutaj InDesign ma taką właściwość włączoną, prawda, że nam przyciąga do środka ten kwadrat i jeżeli go opuszczę, prawda, i obejrzymy sobie to w ten sposób, no to mamy reprodukcję dzieła Malczewskiego, znanego i jakby jest, czujemy, myślę, ja przynajmniej czuję pewną jakby totalność tej figury, prawda, czarnego kwadratu na białym tle. Jeżeli chcielibyśmy jakby przełamać tą sytuację, czyli mimo wszystko nie umieszczać centralnie czy symetrycznie tego kwadratu, no to jednym ze sposobów jest zmniejszenie go. Ja go spróbuję na przykład zmniejszyć tak o 1/4. Nie? I wtedy zobaczcie, że jak on nie jest na środku, czyli na przykład tak losowo go wrzuciłem, to nie jest to już tak, powiedzmy, rażące, czy wygląda trochę lepiej, czy w jakiejś większej harmonii, niż ta sytuacja poprzedniego dużego kwadratu, nie? Jeżeli na przykład dołożę do niego drugi podobny, na przykład troszkę mniejszy, prawda, to zaczyna się już stwarzać pewna kompozycja, nie? Czyli mimo tego, że te kwadraty nic nie przedstawiają, albo może według Malczewskiego przedstawiają wszystko, to ze sobą zaczynają gadać, nie? I można sobie na przykład powiedzieć, że ten duży kwadrat chce zgnieść ten mały, prawda, a jak tutaj na przykład sobie je przestawimy, to ten mały unosi się nad duży. Jeżeli je umieszczę na przykład w osi, w ten sposób, tak, to zaczynają być, mimo tego, że są różnych rozmiarów, na jakimś takim trochę demokratycznym poziomie, tak, że traktujemy je podobnie, po prostu jeden jest większy, drugi jest mniejszy i ta interakcja jest bardziej statyczna niż dynamiczna w tym poprzednim przykładzie. I teraz na przykład pojawiają się takie kwestie, nie? Że zobaczcie, że patrzymy na te czarne kwadraty, ale też jednocześnie patrzymy na tą przestrzeń dookoła. I mnie od razu zaczyna jakoś tam przeszkadzać ta sytuacja, że te odstępy między nimi są w jakiś tam sposób nierówne, czy w dysharmonii, nie? I mam takie jakieś poczucie, że chciałbym tak ten drugi kwadrat mniejszy przesunąć, prawda? Żeby te przestrzenie były, żeby były mniej więcej równe. Mogę też w tym narzędziu tutaj sobie, ja to robię takim prostym sposobem, że sobie rysuję taki pomocniczy prostokąt i sobie mierzę odległość, nie? I mam szerokość tutaj w tym górnym pomiarze, to jest 15,8 mm.
i mogę sobie taki pomiar tu jakby skopiować, nie? I zobaczyć, jaka jest dysproporcja. I tutaj na przykład widać, że to jest prawie równo. Ja może nadam tym pomocniczym prostokątom jeszcze jakąś taką linię, żeby było je widać lepiej. Tak, czyli mniej więcej, może zróbmy je też nie czarne, tylko w jakimś kolorze bardziej wyrazistym. Niech będą, może nawet w ten sposób. Tak, i jakby widać, że to, co miałem przed chwilą optycznie, może tak. To, co optycznie wydaje się, że jest ok, nie? Jeżeli przyłożymy do tego właśnie taką sytuację matematyczną, czyli taki przymiar linijkę, to widać, że ten obszar jest trochę krótszy, ten jest powiedzmy referencyjny, więc się zgadza, a tutaj jest większa przestrzeń, nie? Więc możemy oczywiście sobie to wyrównać. Zróbmy to jakby w ten sposób. Czyli teraz sobie różne mogą być tam na to sposoby. Ja to zrobię w ten sposób, że zaznaczę wszystko, zgrupuję i tylko razem z tym jeszcze, przepraszam, zrobię tak, żeby to dotykało, nie? I teraz, jeżeli pozbędziemy się tych pomocniczych prostokątów, to mamy taką sytuację matematyczną. I niby powinno być dobrze, no bo udowodniłem Wam tym samym klockiem, takim pomiarowym, który tutaj włożyłem, że jest równo, a jednak w tym oglądzie, który teraz widzę, czyli w tym białym kwadracie, który jest na czarnym tle prostokąta, wydaje mi się, mówię o swoich odczuciach, możecie mieć inne, że ta przestrzeń sprawy mimo wszystko jest węższa niż te przestrzenie środkowa i ta przestrzeń z lewej strony, nie? Jest to pewne zjawisko optyczne, które się pojawia na wielu obszarach, gdzie działa oko, mózg, percepcja, że nie tylko liczy się to, jak dany element włożymy w inny element, czyli w tym przypadku kwadrat w kwadrat, liczy się też ta przestrzeń, ale liczy się też to, jak te elementy na siebie działają, nie? I one się mogą odpychać, mogą się przyciągać. Powierzchnia, na której są te kwadraty, też może działać w ten sposób, że jeżeli jest większa, to wytraca się to zjawisko, czy dany element spada, czy się unosi. Jeżeli jest mniejsza, to nam jakby dusi tę kompozycję. Więc to są takie sprawy, o których warto wiedzieć na takiej zasadzie, żeby sobie o tym pomyśleć i się zastanowić, nie? Czy matematycznie równo zawsze jest równo, nie? Jeżeli weźmiemy, zobaczcie, książkę, to książka ma też swoją pewną budowę fizyczną i niezależnie, czy ona jest klejona w grzbiecie, tak jak tutaj, czyli wszystkie strony są jakby razem, czy ona jest szyta, to jednak jest to jakby zjawisko zagięcia papieru, więc część wewnętrzna jest, delikatnie mówiąc tak kolokwialnie, zjedzona przez środek. I tą właściwość też warto jakby o tym wiedzieć, warto się o tym zastanowić. Też jakby jedna część rzuca cień, tu jest więcej światła. I na przykład tutaj bardzo ciekawie to widać w tym katalogu fotografii Zofii Promińskiej, Waiting Room, prawda, że te prostokąty w tym kwadracie są delikatnie przesunięte na zewnątrz. Bardzo ciekawie zestawione tutaj z tym krótkim opisem imienia i wieku modelki. I mówiąc po prostu, dobrze się to ogląda, nie? Jakby tu mamy poziome formaty. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że ta sytuacja jest matematyczna, nie? Czyli krawędź tego zdjęcia z lewej strony i z prawej jest równo oddalona, prawda, od wewnątrz co do zewnątrz, to
uwierzcie mi na słowo, że odczucie byłoby takie, że z tej lewej strony jest za ciasno. Nie? Co to oznacza? To oznacza gdzieś dla takich uważnych widzów, dla których to ma znaczenie i którzy jakby widzą takie rzeczy, że jakby to mogłoby tutaj troszkę wprowadzać taką dystorsję w odbiorze tego zdjęcia. Być może przesadzam, ale generalnie ja tak trochę mam, że patrzę na całość i rzeczywiście, czy projektując zdjęcia, czy oglądając książki, gdzieś zwracam na to uwagę, można powiedzieć, że to jest jakieś, nie wiem, spaczenie, czemu nie, ale myślę, że przede wszystkim warto zwrócić na to uwagę, czy to w ogóle Wam przeszkadza, czy to jest dla Was istotne, czy zwracacie na to uwagę. O ile wkładamy pojedyncze zdjęcia, to jest to jakaś sytuacja może nie tak bardzo istotna, ale kiedy chcielibyście w ramach jednej strony pokazać na przykład kilka zdjęć, cztery, tak jak tutaj, to też jest ważne to, co się dzieje i na dwóch stronach, i jakby na całości. I pewne takie też optyczne, bo to wszystko jest jakby na pewne wyczucie, tak ja przynajmniej jakby pracuję. Trochę matematycznie, trochę na wyczucie. Trzeba też na przykład w tym układzie kompozycji brać pod uwagę, jak ta sekwencja, no bo jest to pewna sekwencja zakładania maski przeciwgazowej z książki Marka Szyryka o pięknie życia, gdzie to musi działać jakby razem, stąd odstępy nie mogą być wszędzie identyczne, aczkolwiek muszą w jakiś tam sposób odnosić się, zobaczcie, do innych zdjęć, gdzie też jest określony margines. Więc to są takie bardzo może formalne wskazówki, ale wydaje mi się, że dość istotne. I myślę, że na temat światła wokół prostokątów, którymi są zdjęcia, de facto w takiej najprostszej formie, mniej więcej to by było na ten moment tyle.